Do 8 lat więzienia grozi 21 latce z Wałbrzyka, która wyłudziła ponad 60 tysięcy złotych. Kobieta posłużyła się fałszywymi dokumentami. Jak informuje policja, sprawa ma charakter rozwojowy. Jak ustalili śledczy, kobieta w latach 2019-2021 w różnych instytucjach zajmujących się udzielaniem kredytów i pożyczek składała fałszywe zaświadczenia, w których wskazywała fikcyjne dane dotyczące zatrudnienia i zarobków. Wstępnie łączna wartość strata szacowana została na nie mniej niż 60 tysięcy złotych, mówi podkomisarz Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji. 20 Jednolatka usłyszała już zarzut oszustw. Jak informuje policja, miała świadomość, że nie zamierza wywiązać się ze swoich zobowiązań, a jej jedynym celem było osiągnięcie korzyści majątkowej. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.